Dzień dobry Państwu. Ja zastanawiając się nad tym, co chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, podążyłem tropem bezpośrednio pytania, które zostało zadane. Mianowicie, na co nas stać w rywalizacji międzynarodowej? Na co Polskę stać w rywalizacji międzynarodowej? I najpierw po prostu powiem Państwu, tak to mi przychodziło do głowy, no zastanawiałem się, no, po pierwsze stać nas na uzyskanie i utrzymanie statusu dużego europejskiego państwa. Po drugie, stać nas na uzyskanie wpływu dla Polski na kształtowanie tego, co się będzie w Europie działo w ciągu najbliższych 15-20 lat. Po trzecie, stać nas na przekonanie sąsiadów naszych, bliższych i dalszych, do współdziałania w tej sprawie. Po czwarte, stać nas na stworzenie realnej, prawdziwej polskiej siły zbrojnej. Po piąte, stać nas, już chodząc do bardziej szczegółowych, ale bardzo ważnych problemów, stać nas na aktywną polską politykę w obszarze postsowieckim. Doświadczenie polityki Lecha Kaczyńskiego to jest doświadczenie, z którego trzeba czerpać moc i poczucie możliwości, a nie poczucie przegranej słabości i porażki. Stać nas na kształtowanie oblicza naszego kraju na zewnątrz. Tutaj pan redaktor powiedział o polityce historycznej. To oczywiście się wiąże, ale to wymaga aktywnej działalności i to jest pole do konkurencji. Bo uwaga opinii publicznych, poszczególnych krajów, ale także i tak zwanej opinii międzynarodowej, ona skupia się na kilku punktach. To nie jest tak, że ta opinia publiczna zauważa wszystko. Ważne jest, żeby być zauważonym. Stać nas na rywalizację w dziedzinie technologii, nauki, w dziedzinie sztuki i literatury. To jest jeden z elementów kształtowania wizerunku państwa, o którym mówiłem. Stać nas w końcu na to, żeby stworzyć system tworzenia, wspierania polskich podmiotów gospodarczych, polskich przedsiębiorstw i uczynienia z tych przedsiębiorstw narzędzia dla realizacji celu Polaków, celu polskiego państwa. I od razu tu powiem, bo obawiam się, że mogę być zacytowany w złym kontekście. Nie chodzi mi o etatyzację polskiej gospodarki, ale chodzi mi o taką sytuację, w której, jak może to jest nieprawda, ale w jednym z prasowych doniesień usłyszeliśmy, że prezes KGHM-u, to on musiał ukrywać się z tym, że chce kupić tę spółkę w Kanadzie, bo się bał, że minister zabierze mu pieniądze. W związku z tym poinformował, jak tylko mógł, najpóźniej o tym, co faktycznie spowodowało, że Polska ma w tej chwili, czy w Polsce istnieje, polskie przedsiębiorstwo, które jest rozpoznawalne na świecie. W końcu jest tak, że powinniśmy być w stanie wybrać, wyłonić rząd, który będzie w stanie to wszystko zrealizować. To jest opis, odwołując się do często padających dyskusji na ten temat, to jest opis pewnej potencji, pewnej możliwości. Do tego, żebyśmy mogli te możliwości wykorzystać, potrzeba woli, potrzeba ducha. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że
mnożąc dobre polskie firmy, ciesząc się z tego, przecież wszyscy się cieszymy, że one eksportują do Europy autobusy, że w Polsce tworzy się programy komputerowe, które są dobrze sprzedawane i używane za granicą i tak dalej, i tak dalej. Otóż jeżeli będziemy mnożyli, a powinniśmy, tego typu przedsięwzięcia i popierali je, to one same z siebie nie dadzą nam jakości politycznej. Żeby to przerodziło się, ta materia przerodziła się w kształt, który będzie służył Polakom, strategicznym naszym celom, będzie bronił naszych interesów jako zbiorowości, jako narodu, będzie służył polskiemu państwu, to państwo musi być tak zorganizowane, żeby móc to wykorzystać. Chciałbym po tym w zasadzie wstępie, chciałbym się odnieść do sytuacji bieżącej międzynarodowej w Europie, no powiedzmy, że w Europie. Otóż mamy do czynienia z upłynnieniem, z rozmontowaniem na naszych oczach tego, co wydawało się być nienaruszalne w stosunkach międzynarodowych europejskich jeszcze niedawno. Ta sytuacja chaosu, ta sytuacja, no niektórzy mówią, że to po prostu kryzys. Otóż ona powoduje, że można, czy możliwe są generalnie rzecz biorąc dwie strategie dla Polski. Pierwsza z nich to jest strategia wychodząca z założenia, że w zasadzie czas pracuje dla nas, a Polska powinna się dostosowywać. No może korzystać z jakiejś okazji, która się pojawi, jakiejś szczeliny, jakieś doraźne korzyści można uzyskać, ale nie jest tak, żeby należało się, jak to niektórzy by powiedzieli, podkładać. Otóż możliwa jest druga strategia, bo czasy kryzysów, generalnie rzecz biorąc, powodują, że ci, którzy są aktywni, ci, którzy mają własną wizję, ci, którzy mają pomysły, do których przekonują innych, ci, którzy nie boją się zaryzykować, na ogół wychodzą z kryzysów wzmocnieni i w lepszej sytuacji. To jest strategia aktywności. To jest strategia, która wymaga od tych, którzy państwem rządzą, po pierwsze jej sformułowania, po drugie przekonania własnego narodu do tego, a po trzecie realizowania tego w polityce zagranicznej. Jestem głęboko przekonany, że w obecnej sytuacji, w roku 2013, dla Polski strategia aktywności jest lepszą strategią. Czyli nie wchodzenie do mechanizmu nadzoru bankowego za wszelką cenę na jakichś dziwnych warunkach po to, żeby tam być, żeby móc obserwować, żeby móc współuczestniczyć, ale nie wiadomo na jakich warunkach. To nie przywiązanie do zaprzeszłego pomysłu w postaci wspólnej waluty europejskiej. To nie w końcu sytuacja, w której będziemy ciągle rozważali ten dylemat, ten straszny dla Polski dylemat, że pomiędzy bycia, związany z byciem, pobytem polskiego narodu między Rosją i Niemcami i tak naprawdę albo z Rosją, albo z Niemcami, albo z jednym i z drugim, albo nas w ogóle nie ma. Rywalizacja międzynarodowa w Europie, ona się toczy na naszych oczach i w realnym kształcie. Dam Państwu jeden przykład. Postanowiłem sobie dzisiaj, że będę mało mówił na tematy rur sieci energetycznych i tym podobnych rzeczy, co jest na ogół, na co dzień moją specjalnością. Ale to są dobre przykłady.
Dlatego, że w tej chwili decyduje się, czy w Europie nadbałtyckiej powstanie system energetyczny, który będzie wiązał Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, od tamtej strony północnej ze Szwecją, a także przez Danię, kawałek Niemiec i Polskę. To jest pomysł, który może być niezwykle korzystnym pomysłem dla krajów nadbałtyckich, a może się okazać śmiertelną pułapką. To wszystko zależy od tego, jak będzie zrealizowany. Dlaczego? Dlatego, że równocześnie trzeba pamiętać, że nad Bałtykiem jest Rosja. I jeżeli w tej chwili odbywa się rywalizacja o to, czy to Litwini sobie zbudują elektrownię, czy Rosjanie zbudują elektrownię w Kaliningradzie, już Litwini to, zdaje się, przegrali, że odbywa się rywalizacja, czy pomiędzy lokalizacją kolejnych gazoportów w krajach nadbałtyckich, to wszystko odbywa się w kontekście tego, czy Rosjanom uda się utrzymać i rozwinąć te wpływy, które mają w dawnych republikach sowieckich nadbałtyckich, czy nie. Czy to jest tak, że te kraje będą rzeczywiście suwerennie się zachowywały? Ja specjalnie mówię o nich, a nie w tym przypadku o Polsce. To jest, znaczy, żeby móc rywalizować w tych dziedzinach, które tutaj zarysowałem, trzeba codziennie, od rana do wieczora, a także w nocy, pamiętać o tym, że władza państwowa, ale także każdy z nas, obywateli kraju, musi się zachowywać suwerennie. Suwerennie, to znaczy samodzielnie. My musimy mieć taką świadomość, że gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu nie ma polskiego rządu, to każdy z nas jest w stanie ze z własnej woli, z własnej suwerennej decyzji zachowywać się tak, żeby to było najlepsze dla polskiego państwa. Jeżeli tej świadomości wśród nas, szeroko rozumianych Polaków, nie będzie, ja mówię szeroko rozumianych, bo ja widzę tutaj pana posła Adama Lipińskiego, jedna z rzeczy, którą... Tak, to mi przypomina, że jedna z rzeczy, która jest ważna dla konkurencji międzynarodowej, to jest stosunek do Polaków za granicą. I to jest poważna sprawa, nie będę tego tutaj rozwijał. Chcę powiedzieć jeszcze na zakończenie może tak. Mam tutaj taką krótką listę kwestii, które uważam, że są fundamentalne dlatego, żebyśmy mogli tę rywalizację na forum międzynarodowym podjąć. Jeżeli nie rozwiążemy kwestii, czy mówiąc krótko, nie zatrzymamy zapaści demograficznej w Polsce, to żebyśmy nie wiem jakie mieli świetne projekty i programy i strategie, to po prostu my jej nie zrealizujemy. I to jest problem egzystencjalny dla Polski i to wydaje mi się, że trudno jest z tym dyskutować. Są konkretne cztery rzeczy, które są mniej, że tak powiem, takie, bo z tą demografią to jest tak, że niby już wiele osób zaczyna mówić, że to jest problem, zgadzamy się z tym wszyscy, że to jest problem, no ale tak naprawdę to nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, chociaż niektórzy, choć także w Europie, mają w tej sprawie bardzo dobre osiągnięcia. Trzeba dbać o obronę, trzeba dbać o zaopatrzenie kraju w energię, trzeba dbać o badania naukowe i o to, żeby tworzyć mechanizmy takie, które uwalniają zdolności Polaków, które pozwalają zdolności, które są w nas, a jest ich bardzo dużo, wykorzystywać dla dobra wspólnego, a nie tylko dla dobra poszczególnych rodzin, a czasem w szerszym zakresie poszczególnych firm,
które powstają w Polsce, a następnie zaczynają być znane w obiegu międzynarodowym. To jest sytuacja, w której po prostu nie będzie można tego wszystkiego dotknąć nawet, jeżeli nie będzie w nas woli, jeżeli nie będzie w nas ducha. To jest tak, że Polacy potrzebują, my potrzebujemy planów, strategii, zarówno wewnętrznych planów realizowanych w Polsce, ale także i w strategii międzynarodowej, takich planów, które zawładną naszą wyobraźnią, które spowodują, że wprawdzie może na pierwszy rzut oka okaże się to nierealne, na przykład sojusz europejski od Szwecji do Turcji, prawda? W osi pionowej, poprzez środkową Europę. Ale zarysowanie tego planu, pokazanie, że to nie jest niemożliwe i pokazanie dróg, które mogłyby do tego krok po kroku poprowadzić, to jest coś, co może okazać się być atrakcyjne, a jeżeli w swojej zbiorowości uwierzymy w to, to będziemy przekonywujący dla świata zewnętrznego. A w konkurencji międzynarodowej, tak samo jak liczy się ta siła, o której ja tutaj mówię, materialna, to znaczy te elementy gospodarcze, czy obrona, czy posiadanie źródeł energii, czy w końcu rodzących się dzieci, tak samo ważne jest to, żeby umieć sformułować swoje cele i je niejako narzucić wyobraźni międzynarodowej. Możemy trafić na opór, może nam się nie udać, ale na pewno będziemy w lepszej sytuacji niż jesteśmy obecnie, niż jesteśmy teraz. A na zakończenie powiem Państwu tak. Nie będziemy w żadnej rywalizacji międzynarodowej się liczyli jako kraj, jako Polska, jeżeli polski rząd nie upora się z problemem dramatu smoleńskiego. Śmieją się z nas. A jeżeli się nie śmieją, bo to poważna sprawa i nie ma co żartować, to traktują nas mało poważnie. Dlatego, że 38-milionowy naród w Europie ma rząd, który nie jest w stanie sformułować otwarcie, publicznie polskiego narodowego interesu w tej tak ważnej i symbolicznej sprawie. Dziękuję bardzo.